Cześć Wam wszystkim. W-102-4, W-210, następca legendarnej W-102-4. Chyba znowu przedawkowałem z magnezem, bo lecę dla Was dzisiaj chyba już siódme nagranko. Więc jeżeli oglądasz moje nagrania, nie baw się rączkami, tylko klikaj łapeczki. Poryłem troszeczkę w internecie, zaraz Wam dwie ciekawostki na temat tych mechów pokażę. Ale znalazłem Astra Sport Tourer, rok 16, 1.6 w dieselku, w dobrej cenie, opony Michelin zimowe. Ma też komplet jakiś zapakowany w bagażniku, ale są zafoliowane, także nie wiem, czy na alusach i w jakim stanie są opony dodatkowe do niego. 110 koni w silniku, 1.6 w dieselku, 170 przejechane, powtarzam, rok 16. 1.6 CDTi nie były już tak dobrymi, udanymi silnikami jak 1.7 CDTi pochodzenia Isuzu. Co znalazłem tutaj na aucie? Lekko jest, jak widzicie, przygięty próg. W środku nie wiem, czy coś zobaczycie, ponieważ słońce się odbija. I znalazłem na przedniej szybie 3 odpryski na tym samochodzie. Ale uważam i tak, że cena jest dobra za ten samochód. Jeden odprysk jest tutaj i dwa po stronie kierowcy. I teraz przejdźmy do ceny, bo pewnie to Was najbardziej interesuje w tym samochodzie. Cena 6900, rok 16, 110 koni, 1.6, 170 przejechane, manual, diesel, 11, 21, przegląd. I tu macie listę wyposażenia i tak jak mówiłem, tu jest odprysk i tu jest odprysk. To wszystko, co na tym samochodzie zauważyłem. Uważam, że 400 na szybę powinni opuścić, czyli cena do wzięcia jakieś 6400, może troszeczkę nawet mniej, zależy jak będziecie się targować. A tutaj z ciekawości W210 z przebiegiem 25 tysięcy km, 3.2 benzyna, 224 konie. Cena za mecha 11 tysięcy euro, awangarda, skóra, klima i przebieg tylko 25 tysięcy km. Z roku 98 11 tysięcy euro sobie życzą. A tutaj dla porównania ten kombi W-102-4 wystawiony był tutaj przez długi okres czasu za 6900. 3 litry benzyna, 179 koni w automacie na skórach. 6900 za niego wołali, a teraz weź coś na uspokojenie, bo pokażę Ci, jak zmienili na niego teraz cenę. Tam, tara, tam. 13 tysięcy euro, rok 97. 157 przejechane w benzynie, skóra w automacie. Tak jak Wam mówię, przez prawie rok czasu był tu wystawiony, za 7 tysięcy się nie sprzedał. I wywalili teraz za niego cenę, jak widzicie, 13 tysięcy euro, czyli można za niego kupić spokojnie dwie takie Asterki, jakie Wam teraz przed chwileczką pokazałem. Lajkuj, komentuj, udostępniaj, pisz komentarze i widzimy się w kolejnych nagrankach. Pozdro!